Cześć, witajcie na kanale Milion Pomysłów na Minutę. Cześć. Są rzeczy, których podobno nie da się zrobić lepiej. A jednak? A jednak się udało. Słuchajcie, dzisiaj z nami narzędzie zupełnie podstawowe. Niezależnie od tego, czym się zajmujecie. Jest to nóż z łamanym ostrzem marki Tajima, model DFC560 i akcesoria do niego. Zapraszamy. Skąd pochodzi nasz zakup, Pawełku? Bo to ty robiłeś zakupy. Z Japonii. Tak jest. Z firmy Dłuta.pl. Tak jest. Zakup zrobiony w Dłuta.pl, słuchajcie. I teraz tak, żeby nie było, ten jest nowy, został zamówiony dla mnie. Jarek z kolegą Pawłem już mają swój zestaw, jeszcze tam chłopaki na budowie chytają to od czasów dremy. I do tej pory są mega zadowoleni. Rewelacja. I teraz u nas taki zestaw, nóż, pokrowiec do paska i komplet ostrzy. To co, może przyjrzymy się z bliska, jak to wygląda? Oczywiście. Zapraszamy. Nóż sam w sobie wygląda tak. Na papierku plastikowe zatrzaski, tutaj mocujące wszystko. Odsuwamy. Ściągamy ten plastikowy element. Teraz możemy sobie ostrz całość wysunąć. W środku tu jest jeszcze nasze pierwsze startowe ostrze zawinięte w papierek, które sobie zaraz założymy. Ok, tego się pozbywamy, to jest nam już niepotrzebne. Jest to ostrze 18 mm, czyli 3/4 cala. Tak wygląda opakowanie, 8-segmentowe. Są jeszcze chyba 4-segmentowe, jeśli dobrze pamiętam, i są jeszcze w ogóle bez możliwości złamania, tak? Jedno całe ostrze. Słuchajcie, no nóż, prosty sprzęt, każdy go miał, każdy go ma. Nie wyobrażam sobie żadnej chyba formy działalności, w sensie dłubania jakiegokolwiek, żeby nie mieć noża w warsztacie. Ten nóż występuje w dwóch wersjach. Po pierwsze z przyciskiem, tak jak tutaj, oraz z pokrętłem blokującym. W przedniej części, jak możecie zauważyć, ten przód jest delikatnie zagnieciony. Nie wiem, Pawle, czy to nam się ładnie uda pokazać. Już zoomowałem, tylko kamera teraz ostrość złapie. O, jest. I ta część spełnia dwie funkcje. Po pierwsze, może być używana jako śrubokręt. Po drugie, możemy je używać jako urządzenia do trasowania, tak, czy gdzieś tam w karton gipsie, w jakichś miękkich materiałach. Z drugiej strony, złapało ostrość? Tak. Z drugiej strony mamy taki wystający haczyk, bardzo twardy, który my próbowaliśmy w nim nawet otworek nawiercić w tej twojej wersji i było naprawdę ciężko. Oto z dosyć twardego metalu jest wykonane. Służy on do, po pierwsze, otwierania puszek z farbą. Po drugie, możemy, nie wiem, rozpakowywać kartony, jakieś różne rzeczy, tak? Jako takie dodatkowe ostrze, na przykład do przecinania folii. A zarazem się nie skaleczycie. Dokładnie, bo jest to fajnie skonstruowane. Same ostrze, które jest w zestawie. Uważaj, Jacku, bo ono wiem, bardzo, ostre. Bardzo ostre. I jest czarny. Także fajnie, z tyłu nie ma żadnego zabezpieczenia, więc jeśli chcemy po prostu wymienić ostrze, to wysuwamy. Tutaj jest po prostu kartonik taki imitujący. Teraz tylko brakuje, żebym się zaciął, żeby nie było, że powiedziałeś uważaj. Powinienem się zaciąć. Po prostu wsuwamy. Całość wygląda w ten sposób. Koszt tego noża z tym jednym ostrzem 42 zł na dłuta.pl. Warto, od razu zaznaczymy, że warto. Dodatkowo komplet noży, 10 sztuk w komplecie, 18 ośmioczęściowych. To jest koszt, jeśli dobrze pamiętam, 18 zł za taki zestaw. Natomiast, Pawle, pokrowiec? Pokrowiec bodajże 23 zł.
Tak jest, nie znaleźliśmy go na stronie. Natomiast przy zakupie tam kolejnego jakiegoś noża. Ale to jest koszt rzędu 20 tam z groszami. Nie chcę wprowadzić nikogo w błąd, ale to jest. Ale właśnie to jest ciekawostką, co oczywiście się zadamy pytanie na dłuta.pl, dlaczego tego pokrowca nie ma na ich stronie. Bo chcielibyśmy go podlinkować, bo on tak. Chyba najciekawszym częścią jest. Aczkolwiek jest super wielkim hitem i zaraz go zobaczycie dlaczego. No jest po prostu rewelacyjny. To jest pokrowiec, z tego co zdążyliśmy się zorientować, uniwersalny do wszystkich noży na 18 mm ostrza. Marki Tajima. Tajima oczywiście, tak. One mają tutaj takie charakterystyczne... W nożu nazwałbym to jelec, tak? Czyli to miejsce, dzięki któremu się nam ręka gdzieś tam nie zsunie. Oczywiście warto wspomnieć, że to jest zrobione z dwóch rodzajów tworzywa i tutaj to jest takie, że się po nim ręka nie ślizga. Kolorystyka robi takie złudzenie, że zalatuje takim marketowym nożem, nie? Ale to jest tylko złudzenie. Tak jest. Natomiast pokrowiec kojarzy mi się, słuchajcie, ten przede wszystkim z nożami do nurkowania, które mają właśnie... pokrowce w takiej żółtej kolorystyce mocno rażącej. Tak, żeby je było widać z daleka. Ja go jeszcze nie otwierałem, ale teraz sobie otworzymy. Chłopaki mnie namówili i stwierdziłem, że jest ok. Wykonany z tworzywa dosyć twardego, nic tutaj nie skrzypi, nie ma nigdzie żadnych niedolewek. Tutaj na nożu to w ogóle nie ma o czym mówić, wszystko jest spasowane idealnie. Natomiast to składa się z elementów, co sugerowałoby, że może gdzieś tutaj coś być nie takie, jak być powinno. Nie jest idealnie wszystko zrobione. Poskręcane na śruby, nie na żadne zatrzaski. Ta część tutaj jest ruchoma, więc ona będzie pracować nam razem z paskiem, tak jak będziemy gdzieś tam siadać, klękać. Przejście na pasek dosyć szerokie. Moim zdaniem spokojnie zmieści się tutaj pasek wojskowy. Tak, nie, myślę, że spokojnie. Słuchajcie, działając metodą na styk mamy około 62 mm przejścia w środku, więc myślę, że każdy rodzaj paska się tutaj spokojnie zmieści. Całość gadżetu polega na tym, że tu w środku na dnie jest sprężynka. Jeszcze dodatkowa. Tu mamy takie zabezpieczenie, nie wiem czy to będzie widać dobrze, Pawle? Momencik, weź bardziej do mnie podnieś. O, teraz się to zsumuję. Tak, tak, widać. I po prostu nóż wsuwamy. On się nam zatrzaskuje, nie ma prawa wypaść. Nie ma po prostu takiej opcji, żeby to puściło. A jeśli chcemy go wyjąć, naciskamy. Możemy to zrobić jedną ręką, łapiemy za ostrze, naciskamy ten przycisk, wyciągamy. Włóż jeszcze raz. Słyszycie, jak się zatrzaskuje, taki klik jest. Tak, jeszcze raz. Ciuczkiem, pyk. Masz jak pasek przy spodniach? Mam pokrowiec przypięty do paska. Nóż wkładamy. I teraz w momencie, w którym go potrzebujemy, już jest. I możemy działać. Tak. Po bokach mamy jeszcze na pokrowcu oczko i na nożu jest oczko i można sobie dokupić tą sprężynkę taką, jak ma, nie wiem, wojsko czy policja na broni. Tak, do broni krótkiej na przykład. Tak, żeby nie zgubić tam gdzieś, albo mieć cały czas przy sobie. Ci, co często używają noża, to bardzo przydatna rzecz. Zwłaszcza na drabinie, gdzieś w jakichś miejscach, gdzie ma prawo się cokolwiek wydarzyć. Ja o tym mówię, ponieważ sam to tak używam, taką sprężynkę. Całość przy pasku prezentuje się w ten sposób. Jak, Jacek? Znaczy, no mi podoba się bardzo. Rewelacja, ja to jestem tak zachwycony tym nożem. Po prostu mamy teraz wszyscy u mnie te noże i używamy, już kupiłem kilka sztuk, także dołączyłeś do grona. Tak. Zadowolonych. Myślę, że tak raczej na pewno, zwłaszcza, że ja się wycofuję z płaszcza powoli, więc dla mnie to będzie mistrzostwo. Dokładnie. Zaraz ktoś nam zarzuci, no ale przecież mamy też noże z marek, jak tam, no innych, nie będę wymieniał jakich dobrych marek i czym one się różnią. A no tym, że jak ktoś używał noże innej marki, to wiecie jaki jest problem, gdy na przykład tą stroną coś chcecie wydłubać, nie? Popatrzcie tutaj. To po prostu
prostu działa jak dłuto. To działa jak dłuto, jest tak z twardej stali, że to nie ma opcji, że to wykrzywisz, ten wyszlifowany dzióbek. Jest mega, mega twardy. Nie, na ten paździerz to się rozpadnie, na co ty? No tutaj właśnie tu od razu widać, że tu były jakieś próby potęgi, to nawet wiesz, cyk i zobacz, pa, jak to wygląda. Nie, to jakaś plaszka jest, no. A już abstrahując od tego, że on się rozpadnie. Takie zwykłe noże ze sklepu to są wysokie flaszki. A niby ten jest z tych lepszych, bo metalowy. Tak. Taka jest różnica pomiędzy dobrym nożem a tym. Moim zdaniem są naprawdę fajne. W tych chłopaki się dosyć mocno zachwycali. One są z nami od drena. De facto, tak? Chłopaki gdzieś tam chytają na budowie. Ja postanowiłem dołączyć do tego grona i myślę, że to był bardzo dobry wybór. Nóż jest fajny. Jeśli miałbym tutaj cokolwiek zmienić, to chyba tylko kolor, żeby wyglądało, żeby bardziej rzucało się w oczy. Poczekaj chwilę, bo z tego co kojarzę, a tak. Tutaj tak, już mamy, jeszcze są w innych modelach, tak, już mamy kolorystykę taką już ciekawszą, bo mamy... No jest z kolei u nas żółte noże, kojarzą się bardzo z Topexem. Albo ze Stanleyem, no też wiesz. Ale tutaj na przykład jest jeden model noża, który jest czarno-żółto i ma jeszcze stawkę czerwoną, taką nawiązującą do pokrowca też. Bo to ma taką kolorystykę czarno-czerwoną, żółto-czerwoną. My bardzo polecamy, w ogóle zerknijcie sobie na dłuta.pl, sami zobaczycie. Kto jeszcze nie zna, asortyment jest naprawdę spory. A tymczasem będziemy kończyć. Trzeba lecieć dalej do roboty. Zgadza się. Nie toperek, nie ma lekko. Zapraszamy was oczywiście na inne filmy. Oczywiście, na nasze grupy. Tak jest. Na Facebooka, Twittera, Instagrama. Zachęcamy do łapek w górę, do subskrypcji. I co? I widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia. Hej. Hej.